Jak sądzisz, które z polskich miast, oprócz Gdańska, najbardziej chcieliby zobaczyć mieszkańcy Unii Europejskiej? Według mnie miastem, które mieszkańcy Unii Europejskiej chcieliby bardziej zobaczyć od Gdańska, jest Kraków. A dlaczego? Ponieważ Kraków jest symbolem Polski jakby. Jest tam zawarta cała nasza historia. Wystarczy przejść się uliczkami Krakowa i czuję się... Pomagaj! To jest koleżanka, która i siostra mieszka w Krakowie, którą właśnie ostatnio odwiedziłyśmy i wróciłyśmy zachwycone. Okej. Okay. No, zdecydowanie ci chcę pomagać. To się w każdym razie. W każdym razie zapraszam wszystkich do Krakowa. Na głos, proszę panią. Poczytaj. Którego z przywódców europejskich podziwiasz najbardziej i dlaczego? Ciężkie pytanie. Ciężkie, ale czy pani ma odpowiedzi na tym? No raczej ciężko mi odpowiedzieć, bo polityką się nie interesuję. Ale osobność, nie musi być polityk. No to jaka osoba? Najbardziej to... No nie znam człowieka osobiście, jak to się mówi, ale najbardziej mnie interesuje w ogóle ogólnie już ze starych przywódców, może, czy jak to tam określić, Roosevelt. O, ale myślę, że on jest Amerykanin, prawda? Amerykanin. Aha. Kiedyś czytałam o nim i mam dobrą opinię. Ale ktoś, który jest Europejczyk, nie ma pani jakiś tam... Oczywiście, nasz prezydent. O, a który to jest? No jaki nasz prezydent? Jaki Kwaśniewski. To? A, Kwaśniewski. A dziękuję pani bardzo. A najbardziej to żona. To ta popieram pani Julantę, prawda? Oczywiście, popieram ją we wszystkim, co robi. Przede wszystkim dzieciom pomaga, to jest najważniejsze. Oczywiście, szczególnie dzisiaj, prawda? Bo jest szczególnie dziecko, tak. No. Klinikom, szpitalom bardzo dużo pomaga kobieta. Jest naprawdę idealna, ideałem w ogóle kobiety. No świetnie. No dziękuję pani bardzo. Miasto oprócz Gdańska najbardziej chcieliby zobaczyć w Unii Europejskiej. Kraków. A czemu? Nie wiem, bo jest najładniejsze. To jest Wieliczka i no, jest ładny, no. Świetnie. I pani, proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. Ja mam drugie pytanie. A drugi, bo pani. Drugi pytanie. Nie pani ja nie chce. O, następna. Na to nie znam odpowiedzi. Nic! Przyszedł tutaj powiedzieć nic. Ale na głos nie, Polska jest super. O, to samo. No. A to są te same pytania. Wydarzenia te same. Co zmieni się w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej? Nic się nie zmieni. Dziękuję. A czy pan może poczytać na głos, bo nie mam jakich pytań? Które z tych charakterystyczkach przyszłości narodowości Unii Europejskiej chcieliby... ...zaszczepić w Polsce? Nie, po prostu nie. Nikt, nie ma cechy? Nie. Nie ma? Nie. Żadnych? Po prostu... Ja wiem... No po prostu nie ma takich... Po prostu... My żeśmy weszli do Unii Europejskiej jako troszeczkę biedniejsi i na to liczymy, że Unia Europejska nam trochę pomoże w ten sposób. W ten sposób nam pomoże i no nie wiem, dojdziemy do takiej Europy jak Stany Zjednoczone mają Stany wszystkie zjednoczone i my wejdziemy do tego poziomu życia i ten, jak Stany Zjednoczone. Po prostu jak Stany Zjednoczone. Mm-hmm. Okay. Po prostu wyjdziemy, no, będzie u nas wszystko normalne. Mm-hmm. Nie tak jak teraz jest, że tam na przykładowo kosztuje chleb przykładowo 1 euro, a u nas kosztuje 0,5 euro. Będzie kosztowało normalnie,
normalną cenę. Czy tam warzywa, czy owoce, to wszystko. No po prostu dążymy do tego, żeby to wszystko jakoś to było w Polsce mniej więcej tak. Bo przykład bierzemy, to jest przykład. Bierzemy przykład normalnie ze Stanów Zjednoczonych. Bo oni mają już kupę lat. I to jest normalnie, ja wiem, normalnie to jest, u nich jest praktykowane i nie ma sprawy. Dobra. Dzięki. Może lepiej nie. Dobrze. A co to jest? Mamy pytanie, może będzie pomoc, ja i miast. Ja to w ogóle Matko, który z krajów Unii Europejskiej najbardziej przypomina Polskę? Dosyć trudne pytanie, ponieważ Polska jest jako... Wyjątkowa. Myślę, że Polska jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. I bardzo cenię ten kraj, w nim są góry, morza, są wszystko. Jest wszystko, co w jednym kraju może być jednolitość. Także myślę, że Polska jest jako jedyna w swoim rodzaju i jest... No nie ma żaden kraj nie przypomina Polskę. No, dziękuję pani bardzo, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. A to będzie na jakiejś telewizji albo w Polsce? Wszędzie bardzo to był dom, nie? Był dom, nie? I mi potrzeba o niewiele parę groszy. Mężczyca, ja mówię, jak pomożecie mi parę złotych. Wie pan, mnie to jeszcze te buty mnie drzaźnią, wiesz? Normalnie buty. Ty mówisz tak, jakbyśmy jeszcze chodzili w gumofilcach. My nie chodzimy w gumofilcach. My chodzimy w Adidasach. Chodzimy w Nike'ach, chodzimy w tym. Nie chodzimy. Po prostu nie chodzimy. My wchodzimy do Europy i wchodzimy już dawno, żeśmy weszli. Nie w gumofilcach, a ty mnie tutaj reprezentujesz w gumofilce. Weź te gumofilce z... nagraj. Nagrasz. Dobra, dobra, proszę. Pan może. Pokażę się, jak my mamy teraz. Dobra. Czekaj, bo ja... Spokojnie, już. Chodź. No bo ten gumofilca to było 20 pan lat temu. Ja widzę, że pan nie lubi. Na pewno. Proszę bardzo. Już na 10 jest? Dobra. Dobra? No, te gumofilce, no właśnie, już w Polsce 25 lat temu nie było tych gumofilców, a ja nie wiem, to się pojawił w gumofilcach, no proszę i to jeszcze latem. No, ale to jest zrobię mu ładną buźkę, żeby no, ładnie proszę. Wyglądał. No, dobra, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Jaką największą korzyść zyskałeś wstąpienia Polski do Unii Europejskiej? W związku na to, że jestem wysoki, taki jaki jestem wysoki, to będę miał lepszą jakość doboru mleka. Przez picie dużej ilości mleka właśnie tak rosną do góry. Myślę, że to jest największa korzyść, jaką będę miał wstąpienia do Unii Europejskiej. Pytanie następne. Które cechy gdańszczan najbardziej przypadną do gustu mieszkańcom Unii Europejskiej? Oczywiście wysokość tutaj gdańszczanie nie ma... w ogóle jest sprawą bezdyskusyjną. Oczywiście, że ludzie w Gdańsku są najwyżsi. Widać zresztą. Co zyska Polska w budżecie Unii Europejskiej? Awelina! Dobrze. I to wszystko? No tak, no moim zdaniem. Będzie wszystko drogo. Na głos pan poczytał. Co zyska Polska z uczestnictwa w Unii Europejskiej? Granice w sumie zyska, że będziemy mogli sobie podróżować, ale to już jesteśmy w Unii, także pewnie nie na czasie te pytania. A, co zyska tak w przyszłości można, że tego? No za 20 lat myślę, że będzie lepiej, bo jak na razie to Harry Leper coś tam miesza w Sejmie. No i... cieszę się, że żyję w tych czasach, a nie w czasach... Ale jak myślisz, się będzie lepszy? Jak będzie lepiej? No głównie podróże, większe możliwości, lepsze perspektywy niż mieli nasi rodzice, to na pewno. To nic, dziękuję bardzo. No ładnie, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Nie ma za co, do widzenia.
Który z krajów Unii Europejskiej najbardziej podziwiasz i dlaczego? Na pewno podziwiam Polskę, bo jestem Polakiem i to jest bardzo piękny kraj. I zgodnie z przysłowiem cudze chwalicie, swego nie znacie, należy ten kraj podziwiać i zwiedzać, odwiedzać, poznawać jego historię. I ten kraj właśnie najbardziej podziwiam ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Świetnie, dziękuję panu. Korzyść zyskałeś z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Największą korzyścią jest podróżowanie bez paszportu w innych krajach. A który kraj pani chciał tam odwiedzić tam? Słucham? A który kraj pani chciał odwiedzić tam w Unii? No chciałabym odwiedzić powiedzmy Niemczech. A czemu? Słucham? Czemu? To jest fajny kraj, tam się urodziłam. Aha, no dobra, bardzo ładnie. No dziękuję pani bardzo. Państwa polskiego są najbardziej europejskie, a które nie. Myślę, że najbardziej państwa polskiego są takie zabytki różne. No a nie, no to takie, no łobuzestwo, malowanie bloków. Mhm. No. A na przykład, gdzie jest najlepszy malowany jakiś blok tutaj? Blok? Mhm. Na przykład rynek. Jest pięknie wymalowany. Mhm. Styl gotycki widać. Aha. No. No właśnie, a ludzie przemalowują. Ładnie, malują ładnie. Grafy. No dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Puste. 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 Co z europejskich podziwiasz najbardziej i dlaczego? Hiszpanię. Hiszpanię. A czemu? Irlandia, która najwięcej zrobiło, najwięcej ma zysków z Unii Europejskiej w tym czasie. No dobra, dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Czekaj, jeszcze raz. Który z narodów Unii Europejskiej najbardziej przypomina Polaków? No oczywiście Polska, no ale jeszcze poza tym to może Włochy? A czemu? No wydaje mi się, że no tak, chociażby kobiety i mężczyźni, uroda przede wszystkim, tak. No ale jeszcze nie pod względem ilości ludności zamieszkałej. To jeszcze też może być. I pogody też. Tak, i pogody. No u nas piękna pogoda teraz. Dobrze się nagrywa. No, bardzo dobrze. Dziękuję panu bardzo. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Gdańszczyk najbardziej przypadam do gustu mieszkańców Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że może przywiązanie do tradycji. Gościnność, oczywiście. Tu bogactwo kulturalne. W sumie chyba to najważniejsze. No, to wszystko? Gdańsk to bardzo, bardzo bogate kulturalnie miasto. No jak dobra. Zresztą. Dobra, no właśnie. Przyjazne. Co zyska Unia Europejska z członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Bardzo dużo zyska. Ze względu na obszar Polski duży, no przemysł co prawda jest zniszczony przez Unię, między innymi. No i rynki zbytu przede wszystkim. Rynki zbytu i... Co tu jeszcze? No pieniędzy też właściwie, bo Polska płaci składkę zerową, prawda? Także nie wiadomo co tam. Ja jestem właściwie przeciwko Unii. A czemu pan jest? Dlatego, że tworzy się coraz więcej administracji, urzędów. Grube pieniądze za to biorą, a narody z tego nic nie mają. Bieda jest wszędzie. Pracy nie ma, a oni balują za te pieniądze, zjeżdżają się, robią jakieś gwiazdy, jakieś, mówmy, no, rozrzucają pieniądze jak mogą. Taka jest prawda. Dziękuję panu bardzo, bardzo ładny pan. No, tak. O, bądź, drugie pytanie pan musi. Co zyska Unia Europejska z członkostwa Polski w Unii Europejskiej? O. Mogę prosić o inny zestaw pytań? Może być. Proszę bardzo. Jaką największą korzyść zyskałeś z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej? Ojej, trudne pytania zadajecie. No, nie są tak łatwe, prawda? Osobiście jeszcze trudno mi powiedzieć, co zyskałem. Zyskałem nadzieję, że może mi się poprawi, ponieważ pracuję w...
takim zawodzie, który w Unii Europejskiej jest bardziej ceniony niż w Polsce. A jakim zawodzie to jest? Jestem lekarzem. O, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Wiążę z tym pewne nadzieje, że jeśli nie tutaj, to może przynajmniej można będzie sobie częściowo poprawić sytuację w Unii, pracując. A co ja jeszcze zyskałem? Zyskają moje dzieci na pewno. Na pewno. Za parę lat, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W takiej czy innej formie skorzystają na możliwości pracy, kształcenia. No i myślę, że... myślę, że pewne standardy, które w tej chwili póki co jeszcze nie istnieją u nas, zaczną obowiązywać i to będzie wyczuwalne tu na miejscu bez konieczności przemieszczania się tu czy tam. Że będziemy mogli korzystać z tych dóbr, nie ruszając się z domu. Dobra. No, bardzo ładnie powiedziane. Dziękuję panu. Które cechy gdańszczan najbardziej przypadną do gustu mieszkańcom Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że na pewno gdańszczanie są po prostu dumni z tego, że mają wspaniałe zabytki w Gdańsku, że mamy czym się pochwalić, mamy czym zaprosić gości z Unii Europejskiej, bo obejrzeli nasze piękne kamienice. Gdańskie, Neptuna, Dwór Artusa, Złotą Bramę, Zieloną Bramę, więc wydaje mi się, że będzie się tym poszczycić. Dziękuję panu bardzo, bardzo ładny pozdrow. Czego mogą się nauczyć od Polaków inne narodowości Unii Europejskiej? Muszę pomyśleć. Niech tam pomyślę. Czego się mogą nauczyć od Polaków? Spontaniczności. Uczciwości, porządku, sumienności, punktualności, rzetelności i pracowitości. Wszystkie rzeczy pozytywności. Tak. Świetnie. Dziękuję panu bardzo. Oriana. Dzień dobry, Oriana. Proszę bardzo. I am from Poland. My name is Emila. Cześć, Emile. Cześć. I... Polskich miast, oprócz Gdańska, najbardziej chcieliby zobaczyć mieszkańców Unii Europejskiej. Warszawa. A czemu? Czemu Warszawa? To jest miejsce, takie w sumie najciekawsze miejsce w Polsce. Chodzi w telewizji? Miasto. No dziękuję. Te cechy gdańszczan najbardziej przypadną do gustu mieszkańców Unii Europejskiej. No nie wiem. Nie wiem, które cechy Gdańska najbardziej przypadną do gustu mieszkańców? Nie wiem, nie jesteśmy stąd. Może czystość i fajnie to jest. Będziesz w którym z polskich miast, oprócz Gdańska, chcieliby zamieszkać obywatele Unii Europejskiej? W Krakowie. W Krakowie. A czemu? Krakow jest najpiękniejszym miastem w Polsce. Świetnie. Cechy państwa polskiego są najbardziej europejskie, które nie. Europejskie. Trudno powiedzieć, coś teraz najbardziej. No, może przyjęliśmy pewne zwyczaje, że tak powiem. Pewne święta, które są w Europie. No i pewne zachowania młodzieży, że się lubią bawić. Zamiast do sesji się uczyć, to chodzą na przykład na długiej. I muszą się wyluzować. A które nie? No, pewnie jakieś polskie tradycje jeszcze mamy. Zachowaliśmy. No dobra, dziękuję. Bardzo ładnie zrobię. Ja mam pytanie, które cechy gdańszczan najbardziej przypadną do gustu mieszkańcom Unii Europejskiej. Cechy gdańszczan, no to na pewno będzie zbieranie bursztynów na plaży, opalanie się, tak, kąpiele w brudnej wodzie w zatoce, na przykład w Sobieszynie. Tak, na brudnej plaży. Zbieranie połamanych muszelek, takich kawałków muszelek i picie piwa na długiej. To chyba wszystko. Bo tak więcej myślę, że może takie spacerowanie po Sopocie,
A to Gdańska, nie te miasta. Nocne takie spacery. A Gdańsk, które miasta, to chyba taka... Tak podobnie. Świetnie, dzięki. Chciałam się tylko poskarżyć, że od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, tak, to bardzo podrożał gaz, benzyna. Okay. I z 30 kwietnia na 1 maja chyba 17 czy 14 groszy na 1 litrze gazu była podwyżka. I to jest bardzo dla mnie szok. No. Okropne. A to tyle. To tyle. Ale jakoś ten gaz i benzyna jest lepszy. Nie zmieniło. Nie? Nie. To myślę, że zapach jest lepiej. Zapach? Zapach. Tak. No nie wiem, to nie sprawdzałam w sumie. Być może, wierzę. Smaczniejszy jest. Smaczniejszy jest. Tak. No to na różne sposoby może. Nie, nie kłócę się, bo nie wiem. Wierzę na słowo. Dziękuję pani bardzo. Irlandia oczywiście. A czy to jest pytanie, bo nie mamy tutaj... Który z krajów Unii Europejskiej podziwiasz najbardziej i dlaczego? Irlandię. A czemu? A dlatego, że ogromny postęp z kraju, no, biednego stała się jednym z najbogatszych w Unii, z najlepszym przyrostem PKB, tego produktu narodowego brutto, co się nazywa, tak? I pan myśli, że to jest przykład dla Polski, tak? No. Że można zrobić coś takiego? Oczywiście, że można, tylko to jest materiał, potencjał jest w ludziach, tylko trzeba go wykorzystać po prostu, no. Ale skoro się ludziom nie chce i wolą na kuroniówce siedzieć, no to nic z tego nie będzie. Zobaczymy. Za 10 lat. Będziemy wracać na ulicę tutaj i zapytać pana za 10 lat. Za 10 lat to ja będę six feet under. No. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Tak? Akcent jakiś niepolski trochę. Nie, polski jest, to tylko mamy około 1000 lat teraz. My jesteśmy bardzo stary, więc no mamy ten akcent. Wie pani, jak to jest, po prostu język wymienia i mnie. Dziękuję panu bardzo. No, dla pani, pani ma. No więc pani może powiedzieć coś o Unii Europejskiej. Proszę bardzo. Chciałabym, żeby przyszły już pieniądze europejskie. Ale na co? No, żebyśmy już je używali. Ale na co? To co pani chce kupić, czy co pani chce zrobić z tymi pieniądzami? No, chcę kupować duże rzeczy. Ale na przykład? Na przykład ciuchy albo wyjeżdżać na wycieczkę. A w którym kraju w Unii Europejskiej chciałbyś jakieś obejrzeć tam? Francja. Francja, czemu? Czemu Francja? No bo tam, tam mieszka moja ciocia. Tam jest wieża Eiffla. Wieża? A Paryż. No. A inny kraj może być dla pani, bo to pani... Włochy. Włochy? Czemu? Bardzo mi się podobają. I pogoda jest ładna, prawda? No, naprawdę. No, dziękuję. Który z krajów Unii Europejskiej najbardziej przypomina Polskę? No, myślę, że z tych nowych. Słowacja, Czechy. Jeżeli, no, najbliżej są nam kulturą. Językiem, usposobieniem, są otwarci, tak jak my. No myślę, że to wszystko. No, dziękuję panu bardzo. Bardzo nie ma za co. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pan poczyta. Który z narodów Unii Europejskiej najbardziej przypomina Polaków? Oczywiście Irlandczycy. A czemu? Podobnie piją jak my. A coś jeszcze? Są katolikami. Są katolikami. Podobne poczucie humoru. Podobnie jedzą. To wszystko. Świetnie, dziękuję panu. Co zyska Polska z uczestnictwa w Unii Europejskiej? Co zyska Polska? No pani musi. Na pewno możliwość przekroczenia różnych granic. Na przykład Londyn, Anglia i tak dalej, są otwarte granice. To na pewno. A co jeszcze? Co jeszcze? Dobry. Możemy skoczyć ten fest. No dobra, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Są najbardziej europejskie, a które nie. Nie wiem, pytanie perspektywy. Nie wiem. Nie musi. Nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. Nie? Nie. Może być druga pytanie pani sobie wybrać. A drugie pytanie. To bo mamy mnóstwo. Ja tu robię zdjęcia. Mamy mnóstwo tutaj. Nie wiem, pytanie jest podchwytliwe. O, druga, to wygląda może. Które z cech polskiej narodowości są najbardziej europejskie, a które nie? Czy wszystkie pytania są do siebie podobne? Nie, podobne są, no po prostu nie są te same, prawda? Nie wiem, czym się cechuje europejskość. Otwartością chyba na inne narody.
No to ładnie. I pani opowiedziała na ten. Dziękuję pani bardzo. Który z kolei w Unii Europejskiej po zniesieniu wiz chciałbyś zwiedzić? No. Są jakieś 25 państw tam naprawdę, więc są jakieś tam do wybrania, prawda? Które? No, uważam, że uważamy, że najlepszym państwem byłyby Włochy. Czemu? Ponieważ jest to kraj wulkanów, bardzo ciepły klimat. Aha. Mili ludzie, świetna kuchnia. Dobre, dobra. I dla pana? Dla pana? Nie. Nie. I dla pana? Dalej. Nie też, potwierdzamy też? To samo. Tak. I dla pana? Potwierdzamy to. Może Niemcy. A czemu? To są piwa dobre. O. Browa. A co jeszcze? To wszystko. Tak. No dzięki. To najbardziej europejskie, a które nie. No daruj to sobie. Nie nagrywaj mnie. Nie, no nie oczywiście, żebyśmy zrobili próbę teraz. Tak, no i pani może zobaczyć, jakie są. Jakie są? Jakie cechy? Jakie cechy? Nie, no. Miałeś inne. To samo identyczne. Które ale jakie cechy są inne? Że cechy Gdańska są najbardziej europejskie. Uważam, że Polacy są bardzo, bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów i od tego samego oczekuję od Unii. Wydaje mi się, że w tych krajach unijnych też tak będzie. Tak po prostu będziemy do nich jeździli. Oraz, że są bardzo gościnni. I słyszałam, że w Anglii, tak samo w innych krajach europejskich też jest tak miło, bo mam dużo znajomych, którzy wyjeżdżają z Anglii. A to prawda? Tak, to prawda. Fantastycznie. A i pani? Może nie do końca, bo byłam w wielu krajach i bo często na przykład jeżeli zdarzyło się komuś mówić po polsku, była po prostu sytuacja negatywna. Aha. Była negatywna. A czy to jest prawda teraz? Czy jest jakieś Unia Europejska? Teraz, ja mówię teraz. Aha. Nawet. Znajomi są w tej chwili w Anglii i na przykład jeżeli się zatną, bo czasami jest tak, że nie do końca umiesz ten angielski niektórych wyrażeń czy tam. No jednak wyłapią, że jesteś Polakiem, jednak jest... Więc który jest najlepszy język używać, kiedy jesteś jakiś tam... Kiedy jestem za granicą, no jednak angielskiego. Angielskiego, tak? Angielskiego. Byłam we Włoszech. Też angielskiego? Umiem włoski i powiem, że też angielski lepiej jest widziany. Tak. Tak. No to ciekawe. To dziękuję bardzo. Które cechy Gdańszczan najbardziej przypadną do gustu mieszkańców Unii Europejskiej? No proszę bardzo. No. Co? Które cechy tutaj tych Gdańszczan przypadną do Unii coś tam? Niech uprzejmość. Uprzejmość, a. Tak, coś więcej? Tak, zabytki. Ładny uśmiech. To prawda. Ładne dziewczyny. O, bardzo grzeczni ludzie i kulturalni. Tak? Tak, naprawdę. Więc na to, na te opowiedzi maście naklejki, naprawdę. Które cechy Gdańska są najbardziej europejskie, a które nie? No, zabytki są najbardziej europejskie. Są bardzo europejskie dziewczyny. A niezdrowe są tylko dużo ludzi. Gorące dziewczyny. Też. No. I to wszystko. O, dziękuję. 13. Które z cech polskiej narodowości są najbardziej europejskie, a które nie? No to europejskie są, że Polacy są mili, że dużo zabytków jest, no, ładną a że nie, to nie ma takich cech. Znaczy nie ma takich wad. Dobra, świetnie. Pytanie jest dla poszczególnych narodów, narodowości Unii Europejskiej chciałbyś zaszczepić w Polsce. No to taki luz, tolerancja wysoka, no to wszystko. No świetnie, dziękuję panu. Co zyska Polska z uczestnictwa w Unii Europejskiej? Bardzo dużo zyska, uważam, że bardzo dużo. A pani może powiedzieć co? Co to by zyskało? Co? No ja myślę, że nie w najbliższym czasie, ale na pewno w przyszłych latach zyska wiele rzeczy, nie wiem dokładnie, nie, ale jestem za tym. Świetnie. Wiem, że będę mogła pracować lepiej i wydajniej niż teraz. O, i pan, o co pana? Którego z Europejczyków podziwiasz najbardziej i dlaczego? Myślę, że po ostatnich wydarzeniach najbardziej Polskę, bo w ciągu 10 lat przeskoczyła bardzo wielką barierę i w ogóle, nie wiem, bardzo dążymy do statusu europejskiego. Pytanie brzmi, czego Polska może się nauczyć od krajów Unii Europejskiej? Proszę. Tolerancji. A więc.
Polska od krajów Unii Europejskiej może nauczyć się wielu rzeczy. Między innymi chciałbym tutaj zaznaczyć walory kulinarne, jak i kulturę regionalną i tak dalej, i tak dalej. Oddaj to. Maćko, to jest normalnie. Niechże jeszcze pomyślę. Niech pan pomyśli, dobra, proszę. Wstąpienie do Unii Europejskiej może zmusić naszych rodaków do na przykład nauczenia się oficjalnych języków Unii Europejskiej, co też może być jednym z poszerzeń tak jakby horyzontów. No i to wszystko. A czego może się nauczyć od krajów Unii Europejskiej? Czego Polska może się nauczyć od krajów? Myślę, porządku. Optymizmu, swobody, prawo, takiej swobody. Praworządności, porządku. O, porządku. Swobody, takiego optymizmu, otwarcia na świat. My jesteśmy raczej, mamy zahamowania pod tym względem. Ja się tylko nauczę inne. Dobra, proszę bardzo. Jak sądzisz, czego mogą się nauczyć od Polaków inne narody Unii Europejskiej? Proszę bardzo. Mózg działa. A jaka jest poprawna odpowiedź? Twoja decyzja. A, moja decyzja? Dawaj. No. Ej! Kultury i alkohol. Pijaństwo. No, dalej. Odpowiedź jakąś. Nie, to jest, jak pan myśli, to jest po prostu opowiedzi na tym. Dlaczego jeszcze? No. Pomogę ci, możecie. Proszę no, bardzo. Pomagajcie mi, no. No, proszę. Nie? Pomagajcie. Nie? O. Nie, nie się go mógł. Proszę bardzo. Na głos, pan. Ale którego z Europejczyków podziwiasz najbardziej i dlaczego? Czyli z dzisiejszych... Jeżeli nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Tutaj mnie trochę zaskoczyło, ale jeśli chodzi o Europejczyków, którzy żyją obecnie, to podziwiam m.in. jednego z polityków tutaj w Polsce, jest Jan Maria Jokita, który mi się wydaje, że może troszeczkę wnieść dobrze dla, przede wszystkim dla Polski, a także dla Unii Europejskiej, żeby po prostu mogło być ciut lepiej niż jest. Świetnie. A to czytacie. Czekajcie, jak sądzisz, który z polskich miast oprócz Gdańska chcieliby zamieszkać obywatele Unii Europejskiej? No, trudno. No nie wiem, na tym się nie znam. I to ja wiem, jakie zamieszkały. 15 zamieszkało i 7 miast, ale które nie? Na przykład Włos, Warszawę, coś takiego? Nie. Łódź. Czemu Łódź? Bo też jest to ładne miasto. Aha. Jakiś inny? Sopot? No ale to jest... Mów dlaczego? Łódź też jest ładnym miastem. Ja cię patrzę na pana i na mnie. No nie patrzę. To też jest ładne miasto. A chcesz więcej? No dlaczego? Jest to tam zwiedzać. Aha. Jest to zwiedzać. Dużo ciekawych rzeczy tam jest. Nie wiem. Dobra. Najbardziej europejskie, które nie. Ja nie wiem. Nie, no niech pan mi coś podpowie od początku. Brzmi. Pytanie mam odczytać? Aha. Jak sądzisz, w którym z polskich miast, oprócz Gdańska, chcieliby zamieszkać obywatele Unii Europejskiej? Uważam, że w Krakowie albo w Warszawie. A czemu? Albo w Sopocie. Czemu? Co? No. Dobrze mówię? Od tak, początku nie, może? Nie, ale po prostu czemu? Aha, czemu? No więc uważam, że w Sopocie, ponieważ Sopot jest to bardzo turystyczne miasto. Są tam różne dyskoteki, klub tenisowy, blisko morza, ładna plaża. No, wszystko. Dobrze. No dzięki pani na głos. Czytaj. Które cechy Gdańska są najbardziej europejskie, a które nie? Zabytki. Zabytki. A coś jeszcze? Ludzie. Są i Polacy, i turyści z różnych krajów, nie tylko z Polski. A coś jeszcze? Myśleć. Ty myślę. Pięć zabytki, prawda? Czy są naj... Historia jeszcze może być. No. Głosowanie, proszę bardzo. I na głos. Na głos. Czego Polska może się nauczyć od krajów Unii Europejskiej? Proszę bardzo.
czego Polska może się nauczyć? Matematyka na przykład? Matematyka? Nie, matematyka to dziecko moje się powinno nauczyć. Ja już umiem. Może trochę kultury, może porządku, tolerancji. Dziękujemy pani bardzo. Świetnie, dziękuję.